Dzień piąty. Wieniawa. To może trochę słodyczy? W moją stronę wędruje talerz pysznych ciastek. Nie, dziękuję. Nie jem słodyczy na pielgrzymce. Wcześniej byłem namszy. Odprawiał jeden z księży. I życzymy ci, bracie, dobrej drogi i dobrych ludzi na tej drodze, żebyś doszedł i żebyś znalazł pomoc, gdy będzie ci potrzebna. Pięknie to brzmiało. Zostałem wyróżniony, doceniony, zauważony, przyjęty jak swój. Ksiądz mówił płynnie, profesjonalnie i dostojnie. W tych szatach, przed ołtarzem, przed tymi wszystkimi ludźmi, jego słowa i sylwetka nabierają mocy, znaczenia. Tym bardziej odczułem te życzenia, jak przetarcie drogi. Oto od tej pory idę już jako pełnowartościowy pielgrzym. Kościół to widzi i dostrzega, ludzie. ludzie będą dobrzy. Dobrze jest być pielgrzymem, tylko ta noga. To takie zobowiązanie, czy dla zdrowia? pyta ksiądz, proboszcz, słysząc moją odmowę. Tłumaczę, że jedno i drugie. Taką zasadę przyjąłem, nie zjem słodyczy, aż wrócę do domu. Tak będzie dobrze. Tak będzie i zdrowiej i szlachetniej. No to... a gdzie pan pójdzie dzisiaj? Może do wieniawy. Wymieniam nazwę jednej z kilku miejscowości, jakie leżały w kręgu moich poszukiwań po mapie. Od razu łapię się, że może niepotrzebnie, bo ta akurat leży najdalej, prawie 40 kilometrów. Ale słowo się rzekło i uniosło się ono w powietrze, jak strzęp chmury, pary wodnej, dryfując swobodnie między ludźmi. A to dobrze się składa. Cień nadziei w moim sercu. W Wieniawie urzęduje mój uczeń. Wie pan, byłem nauczycielem seminarium, kształciłem księży. Teraz jestem tu. Chcemy zbudować schronisko dla pielgrzymów. Jem jajecznicę i słucham. Ja wiem, że przychodzą różni. Jedni się modlą, inni nie. Nieważne. Ważne, że ktoś chce iść. Więc staram się wybudować dla nich schronisko, bo to przecież parafia Świętego Jakuba. Jajecznica jest dobra. Syta. Biorę kromkę, smaruję masłem. I jak pan dojdzie do Wieniawy, to pan zajdzie do proboszcza i przekaże mu pozdrowienia ode mnie. To może pana przyjmie. Ksiądz się uśmiecha. Ja też się uśmiecham. Opowiadam trochę o sobie, o tym dlaczego idę, ile już przyszedłem. Myślę cały czas, że jednak mam szczęście, że wszystko będzie dobrze. Oto kolejny raz los podsuwa mi nocleg, będę miał gdzie spać. Tylko trzeba dojść do tej wieniawy, a to strasznie daleko. Czego panu potrzeba na drogę? Słyszę pytanie. Niczego, dam sobie radę. No, wody to na pewno. Gorąco będzie w dzień. Dostaję dwie nałęczowianki po 0,7 litra. Jakieś inne, nowoczesne butelki. Pakuję do plecaka. Żegnam się. Wychodzę. Plecak jest strasznie ciężki, a robi się niemożliwie gorąco. Idę w koszulce pozbawionej rękawów. To na nic. Spływam potem. Muszą być duże wahania temperatury między nocą a dniem. Jeszcze w granicach Skaryszewa wypijam własną resztkę wody mineralnej Idę przez pół kilometra rozpaczliwie poszukując jakiegoś kosza, by móc wyrzucić tam opróżnioną butelkę. Na nic. W rękach trzymam też kije, których przez nią nie mogę używać. W końcu, chcąc nie chcąc, rzucam ją na pobocze. Skoro gmina nie stawia nigdzie kosza, to może posprząta. Co mam z tą butelką zrobić? Nieść ją do Wieniawy 38 kilometrów? Gdzie pan tę butelkę rzucasz? Dobiega do mnie od miejscowego rowerzysty przejeżdżającego za moimi plecami. Obracam się. A gdzie mam ją rzucić? W dupę pansej obsać! Cierpka rada. Niewykonalna. Z jednej strony facet ma rację, że przychodzę i śmiece. Z drugiej, gdzie? Gdzie tak naprawdę mam ją wyrzucić? Tam fizycznie po prostu nie ma śmietników. Pot, rodzący się z upału, zalewa mi oczy. Nie mam co pić. Bo nałęczowianek od proboszcza nie chce mi się wyciągać z plecaka. Poza tym będzie długi dzień. Jest cholernie ciężko. Ciężko i gorąco. Dyszę jak pies. Krok za krokiem wychodzę z terenu zamieszkałego. Skręcam w lasek. Z poza ogrodzenia, z lewej strony, dobiega mnie jakiś głos. Łysawy mężczyzna w średnim wieku stoi, przyglądając mi się. Gorąco! Kiwam głową. Chce się pan napić? Zatrzymuje się. Cud jakiś? Podchodzę do ogrodzenia. No, jeśli można. Zapraszam. Mężczyzna otwiera bramkę. Wodę czy soku? Wody, jeśli można. Mężczyzna znika w obejściu. Typowe gospodarstwo na planie kwadratu. Dziwne. Dziwne to zaproszenie. Nie mam żadnych emblematów. Wcale nie wiadomo, czy jestem pielgrzymem, czy jestem turystą. Jestem zwykłym człowiekiem, który w ten cholerny upał wędruje z dużym plecakiem. Mężczyzna wychodzi z domu, niesie butelkę wody mineralnej i karton soku pomarańczowego. Wybieram wodę, piję, rozmawiamy. Na tym polu zdarzeń i ludzi, gdzie wciąż grozi mi odepchnięcie, gdzie spotykam się z obojętnością, odrzuceniem i niechęcią, gdzie żebrze o darnoclegu, gdzie czasem mi się żebranina udaje, a czasem zostaję odepchnięty, Spotykam człowieka, który nic tego, ni z owego tak po prostu podaje mi szklankę wody. Bez proszenia, bez pytania, bez niczego. I dokąd to? Idę bardzo daleko. Gdzie? Do Hiszpanii. Sam czuję pewne zażenowanie, gdy to mówię. Przecież tam nie dojdę. To tylko takie marzenie. Fanaberia domowego kota, któremu coś się w głowie pomieszało, a jak wrócę, to będzie wstyd. Tak turystycznie? Nie, to pielgrzymka. Idę do Santiago de Compostela. Tam pochowany jest apostoł Jakub. Mężczyzna kiwa głową. Opowiada, że kiedyś biegał i też było gorąco. Jeszcze kilka słów. Pożegnanie. Ruszam w stronę lasu. Otaczają mnie sosny. Są jeszcze młode. Posadzone kilka lat temu. Będzie z tego z czasem las. Czas to przestrzeń. Możliwość szansa na zrealizowanie się różnych rzeczy. Czas to dar. Bez niego nic nie mogłoby się stać, wydarzyć, urosnąć, zakwitnąć. Często mamy pretensje do czasu, że zabiera nasze życie, to co kochamy, to co chcielibyśmy zachować. Ale to błąd. Błąd tego chcenia. Bo czas to dar niczym niezasłużony, całkiem jak nasze życie, może jedno jest trochę drugim, bo czym jak niedanym nam czasem jest nasze życie. Więc w tym czasie właśnie rośnie las. Teraz jest młody, ciemnozielony. Za dziesięć, dwadzieścia lat sosny wystrzelą ku górze, ptaki będą wśród nich szybować. Ich cień osłoni może czasem za dokładnie ściółkę pod nimi. Jakiś przechodzień, może pielgrzym, może turysta. Będzie szedł między nimi, podziwiając kolor nieba, przebijający się z góry. Teraz myślę jeszcze o tym człowieku. Dał mi szklankę wody, nieproszony. Nie dlatego, że byłem pielgrzymem. Dlaczego? Dlatego, że byłem człowiekiem i że było gorąco. W ten prosty sposób ten mężczyzna uratował człowieczeństwo. Bo być człowiekiem to być dla innych. W końcu cała religia o tym jest. W końcu to jest istotą chrześcijaństwa, a nie odprawianie kolejnych nabożeństw. Bo ludzie są ze sobą. To, co jest między nami, to wszystko, co jest. Istniejemy dla siebie, choć tak często chcemy się odgrodzić, zamknąć, zachować to, co mamy. Ten mężczyzna pozwolił mi zachować wiarę w ludzi. Gdy stawiam kolejne kroki, czuję się lepiej. Na ludzi można liczyć. W ludziach jest po prostu dobro. Tylko należy pozwolić temu dobru się pokazać. Polacy są dobrzy. Kłada się na trawie koło jakiegoś ogrodzenia. Jest ładnie skoszona, więc wygodnie. Słońce niemożliwie świeci z góry, męczy skórę swoim ciepłem. Mam dość. Czuję pulsowanie krwi na swoich skroniach, w swoich nogach. Pies przeraźliwie ujada tuż za moją głową. Broni swojego terenu. Przymykam oczy. Ujada niepotężnieje. Rozsadza mi głowę. Chyba tam się wścieknie za chwilę. Dzieli mnie od niego metr przestrzeni i stalowe ogrodzenie. Ale łączy mnie z nim jego wściekłe szczekanie. Po piętnastu minutach harkot z jego gardła nadal wydobywa się z niezmienioną intensywnością. Gdyby mógł, to by mnie zamordował. Albo tak mu się przynajmniej wydaje. Leżę tak dwadzieścia, może dwadzieścia pięć minut. Nie dam rady dłużej. Wypijam wodę od księdza. Ujadanie nie ustaje. Patrzę w stronę źródła tego hałasu. Jeden pies tuż przy ogrodzeniu, drugi dwa metry dalej. Nie wytrzymam dłużej. Wstaję, zakładam plecak. Ruszam mimo bólu i zmęczenia. Harkot za moimi plecami powoli cichnie. Bolą mnie nogi. Idę powoli. Wchodzę na asfalt. Pochmurnieję. Ostatni odcinek drogi do Wieniawy biegnie wzdłuż drogi krajowej. Założyłem kamizelkę blaskową. Duży ruch. Huk samochodów. Konieczność zachowania uwagi. Droga wzdłuż jezdni jest męcząca. Nie trzeba jednak się zastanawiać, gdzie skręcić, którą drogą iść. Wiodą człowieka znaki. Powoli niebo nachyla się i zaczyna ronić łzy. To oczywiście taki żart. Po prostu pada. Procesy fizyczne, skraplanie się pary wodnej gdzieś tam wysoko w ciężkich i silnych chmurach, które zasnuły niebo. Mam problem. Problem taki, że jeśli włożę poncho, to nie będzie widać mojej kamizelki odblaskowej, a marsz ściemniającym się wieczorem. Czy takie istnieją? Poboczem drogi krajowej o dużym natężeniu ruchu bez kamizelki odblaskowej, za to w ciemnym ponczu, to przepis na coś gorszego niż kontuzja. To przepis na katastrofę. Nie, nie zrobię tego. Nie mogę założyć ponczu. Nie mogę iść w deszcz, bo cały zmoknę i plecak mi zamoknie i wszystko będzie w wodzie. Nie mogę iść i nie mogę stać. I nie mogę się osłonić. Przyroda zdaje się kpić ze mnie. Gdybym był gdzie indziej, nie w tym miejscu, gdzie po taśmie asfaltu, którą się przemieszczam, suną rozpędzone samochody. Moknę. Z kolejnym krokiem bardziej i bardziej. Gryzę własną niemoc, niemożliwość. Jestem coraz bardziej zmęczony, psychicznie i fizycznie. Najgorsze jest to, że od śniadania nic nie jadłem przez cały dzień, przez cały ten marsz. Moje myśli stają się ciemne, jak ten krajobraz wokół. Myślę powoli, zawile, pesymistycznie. Idę. W padającym deszczu, jak czołg, który jedyne co wie i potrafi, to poruszać się naprzód. Nawet już nie jestem głodny. Nie odczuwam głodu jako takiego. Odczuwam tylko nierównowagę psychiczną nierównowagę jakiś ból, rozczarowanie. Jest. Jest odbicie w prawo. Lokalna droga, którą dojdę do wieniawy. Zdejmuję plecak. Zakładam poncho. W sumie tak bardzo nie padało. Zmokłem tylko trochę. Plecak chyba nie przemógł. Kaptur przesłania mi widok. Teraz dopiero deszcz rozkręca się na całego. Słyszę jego bębnienie o materiał mojego okrycia. W butach robi mi się jezioro. Droga jest boczna, ale też asfaltowa. Od czasu do czasu. Mijam mnie samochód. Boże, jak jestem zmęczony. To już ponad słowa. Jestem tylko marszem. Już niedaleko. Wszystko sine, zalane kroplami deszczu. Domy pozamykane, nieobecne. Mijam jakieś uliczki. Szukam wzrokiem wieży kościoła. Gdzieś musi być. Kościół to najłatwiejsze miejsce do znalezienia w każdej miejscowości, jednak nigdzie go nie ma. Skręcam w prawo. Wydaje mi się, że widzę, wieże między dachami domów idę 100 metrów 200, 300. Gdzie to jest? Czy ja się zgubiłem? Szukam jakiejś sylwetki człowieka, by móc zapytać. Daremnie. Jest wieczór i pada. Nikogo nie ma na ulicach. Jestem zdezorientowany. Nie wiem, dokąd dalej iść. Widzę otwarte wejście do ogrodu i dom z otwartym garażem. Przechodzę przez uchyloną bramkę, podchodzę do drzwi wejściowych, naciskam przycisk dzwonka, słyszę buczenie wewnątrz, czekam. Krople deszczu spływają po moim kapturze, po moich spodniach, nasiąkają nimi moje buty. Nie wiem nawet, jaki kolor ma ten dom. Ten dom nie ma koloru. W tym deszczu wszystkie kolory się rozpuszczają i przestają istnieć. Są tylko zarysy, kontury budynków. Naciskam przycisk ponownie i jeszcze raz. Wciąż bez efektu. Naciskam klamkę. Drzwi uchylają się. Nie wchodzę do środka, tylko trzymając uchylone skrzydło drzwi wołam hop, hop. Młoda kobieta idzie korytarzem z naprzeciwka. Blondynka. Ma zaciśnięte usta. Przepraszam, nie wie pani, gdzie tu jest. I twarz jest wykrzywiona grymasem, mi drzwiami przed nosem. Kościół dokańczam. Jest mi mokro. Mokro i zimno. Odwracam się. Nie mam kogo zapytać. Tu ludzie nie lubią obcych. Nie wiem gdzie iść. W tym deszczu, w tym chylącym się ku nocy dniu widzę kilku chłopców. Pytam o drogę do kościoła. Pokazują mi. Nie pomyślałbym. Idę za ich wskazaniem. Odnajduję. W końcu. Jest dziwnie, jakoś posępnie. Mam na myśli otoczenie kościoła i parafii jakby po trochu z jakiegoś horroru. A może to mój głodny i zmęczony mózg produkuje takie wrażenia? Ale tak czuję nieprzyjemnie. Dzwonię do drzwi. Szczęść Boże! Szczęść Boże. Proszę księdza, jestem pielgrzymem. Idę do Santiago de Compostela do świętego Jakuba. Czy mogę prosić o pieczątkę do paszportu pielgrzyma? Uznałem, że lepiej jest zaczynać od tego dokumentu. Ksiądz zobaczy dokument. Zobaczy, że nie jestem przybłędą, tylko pielgrzymem. Zobaczy pieczątki z wcześniejszych parafii. To łatwiej przyjmie. Muszę tak podchodzić do księży, żeby być skutecznym. W przeciwnym razie może skończyć się jak wianowcu. Może tamten proboszcz po prostu wziął mnie za Włóczęgę Obiboka? Który szuka noclegu kosztem parafii? Ksiądz patrzy na mnie dłuższą chwilę w milczeniu. Pan da ten papierek. Jego słowa nie wydają się być zachęcające. Jak to papierek? Przecież to jest paszport pielgrzyma. A może każdy może sobie taki wydrukować? Papierek. Stoję przed drzwiami w deszczu i czekam. Czekam na godota? Czekam na księdza, na dalszy ciąg rozmowy. Gdy powiem, że idę ze Skaryszewa i że przynoszę pozdrowienia od księdza proboszcza, i wtedy zostanę uznany za swojego i zaproszony, i będę miał gdzie usiąść i schronić się przed tym deszczem. Bo już wieczór, i za moment noc i leje, i robi się zimno, a ja jestem straszliwie wręcz zmęczony. Proszę. Ksiądz podaj mi paszport. Przynoszę też pozdrowienia od księdza proboszcza ze Skaryszewa. Dziękuję. Odpowiedź jest sucha, kompletnie bez entuzjazmu ani cienia zainteresowania. Stoję w deszczu, ważąc, co dalej robić albo mówić. Nie wie ksiądz, czy mógłbym gdzieś w okolicy, czy przy parafii, przenocować. Nie wiem dlaczego, ale ten ksiądz sprawia na mnie wrażenie smutnego. Tak jakby jego życie było jak mój dzisiejszy marsz, wyczerpujące i mielące. Mielące psychikę i emocje na miał, w którym tylko zmęczenie i smutek dają się zauważyć. Nie wiem, niech pan szuka. Rozumiem odpowiadam i zaczynam się odwracać. Przerażająca rzeczywistość dociera do mnie z siłą rzeki więc to tak. Więc znów zostanę sam. Leje. Pada. Nie mam gdzie pójść. Jest wieczór. Gdzie niby pójdę? Ludzie zatrzaskują przede mną drzwi. Robi się chłodno. Gdzie ja mam pójść? Przede mną karłowate drzewa, niewyraźnie widoczne w zapadającym zmroku i siąpiącym nieustannie deszczu. Wszystko wewnątrz mnie się ściska. Ściska się w jakiś jeden punkt. W jedno miejsce. Zamykam to miejsce całą siłą woli. Zamykam je, bo jakby się otwarło, to wydarłby się z niego krzyk. Krzyk i wycie. Wycie na cały świat, na tych ludzi, na to przedsięwzięcie, na ten głupi pomysł, na ten deszcz, na to zmęczenie, na tę beznadziejność, na to wszystko. Niech pan zaczeka. Słyszę z pleców. Odwracam się. Mam tutaj taką małą salę. Proszę, niech pan pójdzie za mną. Idziemy kilkadziesiąt metrów, może kilkanaście. Wchodzimy z innej strony do plebanii. Strasznie tu biednie. Tu mieszka ksiądz kanonik. Powiem mu, że pan będzie. Skręcamy w drzwi w prawo. Sala do nauki religii. To znaczy dawniej taka była. Czuję zapach farby. Tu jak pan chce, może pan przenocować. Tu jest czajnik. Wodę znajdzie pan w toalecie. Zostaje sam. Jest ciemno. Siedzę na ławce. Za wysokimi oknami bębni deszcz. Jest mi zimno. Chce mi się płakać. Tak po prostu płakać. To wszystko jest bez sensu. Bez najmniejszego sensu. Żebrze. Jestem sam. Tak naprawdę jestem cholernie sam. Nikt nie jest ze mną. I życzymy ci, bracie, dobrych ludzi na tej drodze. Przypominam sobie pożegnanie ze Skaryszewa. Nie poruszam się. Gryzę w sobie głód, rozpacz i zmęczenie. Przeżywam to. Porzedłem chyba przeciw wszystkim. Nikogo nie obchodzę. Zostałem sam z całą moją podróżą. Podnoszę się. Zdejmuję mokre rzeczy, przesuwam ławki, uchylam okno. Mimo wszystko zapach farby jest dokuczliwy, więc wolę trochę chłodu i wilgoci, by przynajmniej zmienić powietrze. Wyciągam śpiwór. Otwierają się drzwi. A to przyniosłem do jedzenia, wie pan, późno, tyle mam. Trochę chłodne, bo z lodówki. Ksiądz kładzie na stole zawinięte w pozłotka przedmioty. Dziękujemy. Mam bułkę, chleb, ciasto, wędlinę, konserwę, nawet jabłko. Wkładam do ust. Łapczywie jem. Pierwszy raz od śniadania po blisko 40 kilometrach ciężkiego marszu. Jestem w takim stanie, że zjadłem wszystko. Na końcu waham się nad ciastem. Zjeść, nie zjeść. Ślubowałem sobie, że nie zjem niczego słodkiego w czasie pielgrzymki. W końcu już się najadłem trochę. Odsuwam ten kawałek ciasta. Gotuję wodę. Robię sobie herbatę, za oknami ciemno, gaszę światło. Wsuwam się do śpiwora, naciągam czapkę na oczy. Tracę kontakt z rzeczywistością.